Cześć moje drogie dzieciaki, to ja, wasza lekarka, bajkopisarka i będę miała dzisiaj wyjątkowego gościa. Normalnie bywa ze mną wróżka Zuzia, a dzisiaj zaprosimy kogoś jeszcze. Moje drogie dzieci, dzisiaj porozmawiamy sobie o cukrzycy. Być może słyszałeś albo kiedyś słyszałaś, że chorujesz na cukrzycę. To taka choroba. Czy wiesz, na czym polega? Polega na tym, że w twojej krwi gromadzi się dużo cukru. Popatrz teraz na ten obrazek. Widzisz? To jest twoja krew. I w tej krwi jest dosyć dużo cukru. Tak jak na obrazku. Można powiedzieć, że jest w niej uwięziony. Czy wiesz, dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że pewien narząd w twoim brzuszku, zaraz sobie pokażemy, popatrz. To ten właśnie narząd. Ten narząd nazywa się trzustka. I trzustka w twoim brzuszku troszkę się popsuła. Przestała działać i przez to twoja krew jest bardzo słodziutka. Być może pamiętasz, co działo się z tobą na samym początku. Niektórym z was mogło chcieć się bardzo mocno pić. A co się dzieje, kiedy bardzo dużo pijemy? Wówczas bardzo często chodzimy do toalety. Być może ty też często chodziłaś do toalety. Być może czasami zdarzało ci się nawet posiusiać w nocy. Niektórym z was też mogło chcieć się dosyć mocno jeść. A pomimo tego, że jedliście, robiliście się coraz bardziej chudziutcy. Czasami jest tak, że jak tego cukru jest dużo we krwi, on nie dostaje się do mięśni i wtedy mogłeś być albo mogłaś być bardzo słaby i leżeć na kanapie jak taki leń, mimo że leniem nie jesteście. To jest naturalne, kiedy trzustka przestaje pracować, że się chce spać, leżeć i czujemy, że coś jest z nami nie tak. Twoi rodzice na pewno o ciebie się martwili i wtedy zabrali cię do lekarza. I być może lekarz powiedział, że trzeba jechać do szpitala. I do szpitala albo pojechaliście z mamą i z tatą samochodem, albo pojechaliście karetką na sygnale. A jak się wtedy czuliście? Rodzice zawieźli was do szpitala. Nie wiem, czy pamiętacie, co tam się z wami działo. Tam na pewno spotkaliście miłych lekarzy i panie pielęgniarki i dostaliście takie specjalne pudełeczko. To pudełeczko, pewnie część z was wie, nazywa się pompą insulinową. Pompa insulinowa jest taką jakby drugą trzustką. Pomaga tej waszej w brzuchu. A jak pomaga? Zabiera nadmiar cukru z krwi. Zobaczcie, tak wyglądała wasza krew, kiedy trzustka się popsuła. Potem, kiedy jeszcze zjemy jabłko, we krwi jest coraz więcej cukru. I kiedy macie specjalną pompę insulinową, cukier zabierany jest z krwi i od razu czujecie się lepiej. Kiedy już zostaliście trochę naprawieni, mogliście pójść do domu. I od tego czasu wasze życie wygląda trochę inaczej. Dlatego, że cały czas jest z wami w plecaczku ta specjalna pompa. Jest bardzo ważna. Dzięki niej wasza trzustka jest szczęśliwa, bo wie, że ktoś jeszcze czuwa nad cukrowym porządkiem w waszym brzuchu. Kiedy ma się cukrzycę, od czasu do czasu będzie się przyjeżdżało do szpitala, gdzie lekarz będzie was badał,
Czasami pójdziecie na badanie USG. Kto wie, być może mnie tam spotkacie. Będę oglądała to, co dzieje się w Waszym brzuszku. Kiedy ma się cukrzycę, ważne jest, żeby zdrowo jeść. Wszystkie dzieci powinny zdrowo jeść, ale Wy szczególnie. Ważne jest też, żeby pić wodę i dużo się ruszać, czyli możecie nawet zostać sportowcem. Cukrzyca w niczym Wam nie przeszkadza. Tylko trzeba się trochę pilnować, słuchać pani doktor, pana doktora, no i oczywiście rodziców, bo oni starają się o Was jak najlepiej zadbać. Czasami jest tak, że jak ma się cukrzycę, to chcecie wyjść na przykład na urodziny do kolegi, do koleżanki i objecie się za dużo cukru. I wtedy Wasza trzustka się smuci, bo nie jest w stanie Wam pomóc. A Wasze pudełeczko, czyli pompa, nie wie, że ma tak dużo tego cukru we krwi i nie zawsze potrafi dobrze zadziałać. I wtedy mogą się z Wami dziać takie rzeczy dziwne jak na początku, czyli chce Wam się pić, chce Wam się dużo siusiać i jesteście zmęczeni. Wtedy należy koniecznie o tym powiedzieć dorosłej osobie. Czasami jest tak, że świetnie się bawicie na boisku z kolegą i z koleżanką, biegacie, skaczecie, gracie w gumę i zapomnicie zjeść drugie śniadanie. A mimo to Wasza trzustka zewnętrzna, czyli pompa, stara się obniżyć cukier we krwi. I wtedy też możecie się dziwnie poczuć. Możecie się poczuć tacy cali spoceni, mogą Wam drżeć ręce i możecie być tacy bardzo głodni. To znaczy, że w Waszej krwi jest troszkę za mało cukru i też trzeba o tym koniecznie powiedzieć dorosłemu. To są takie dwie sytuacje, kiedy cukru jest troszkę za dużo albo troszkę za mało i wtedy należy zawsze o tym komuś powiedzieć. Pamiętajcie, kiedy jest Wam ciężko albo smutno, bo czasami tak bywa, zawsze warto jest o tym porozmawiać, czy z rodzicami, czy z kolegą i z koleżanką, bo dla Waszych kolegów i koleżanek również przygotowałam film, żeby zrozumieli, jak to jest, kiedy ma się słodziutką krew, czyli kiedy ma się cukrzycę. No dobrze, moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym. No tak, obiecałam Wam gościa i całkiem zapomniałam. Uwaga, uwaga, całe szczęście, że mi Zuzia przypomniała. Słuchajcie, jak wiecie, piszę bajki. I w mojej bajce na szczycie niebieskiej góry mieszka wyjątkowy ktoś. Ten ktoś zaraz się tutaj pojawi. Uwaga, uwaga, popatrzcie. To jest właśnie Kacperek Cukierek. Kacperek Cukierek jest trochę podobny do dzieci z cukrzycą. Zobaczcie. Też nosi pompę insulinową i pije dużo wody. Rusza się i jest aktywny. Jest bardzo zadowolony z życia. I na niebieskiej górze, wiecie, jak mówią na takie dzieci? Słodyczaki. No dobra, Kacperku. Ciebie zabiorę jeszcze w inną podróż. Pójdziemy też do innych dzieci i opowiemy im razem o cukrzycy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!